Siema widzowie, zawsze ostatnio przez te wszystkie odcinki zacząłem za szybko i zawsze mi ucina ten początek. Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Już chciałem powiedzieć dwa, nie wiem dlaczego. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, a my kontynuujemy sobie naszą historię. Zaczynamy dzisiaj odcinek nietypowo, bo cutscenką. Z tego względu, iż wczoraj wykonywaliśmy misję, no i odcinek już trwał godzinę i 4 minuty, więc nie chciałem przedłużać. Zatem wejdźmy do tego świata po raz kolejny. Zobaczmy, co tu się dzieje teraz ciekawego. Dzieje się Nowigrad. A co w tym Nowigradzie? A, my mieliśmy iść do Jaskra, już pamiętam, tak jest. To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i Straż Świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmińców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Kurwa, aż mnie ciary przeszły. Bardzo mądre powiedziane. Można zaaplikować do dzisiejszych czasów. Ale teraz weselej. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Ciri! Mi się ostatni raz, kiedy chyba byli mali, się widzieli, prawda? Tak mi się wydaje. A nie, to Zoltan widział ją jak tego. I bał się, że jej nie rozpozna. Nie. Ja nie pamiętam, czy to my nie widzieliśmy Ciri? Nie, chyba... A, dobra. Pozbyliśmy się Imerita, no. Nie, nie! Najpierw w Kermoren, potem w Velen. Daj im spokój. Nie widzisz, że są zdrożeni? No chciałem się pochwalić, no. Wyglądacie jak 7 nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdzie się tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Bardziej później do mnie mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. Działo się coś ciekawego? Wesoła Poli złapała grypę. Mato Stryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodyńskiego trójniaka. Jaskie. Jen i Triss miały zebrać loże czarodziei. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do kuter nogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament Rubinowy. Czeka tam na ciebie. Oddałeś mu najlepszy pokój? Oddałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinowy. Od tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie je. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zirael. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. Oj, będę. Jeszcze wiecie, co mam do zrobienia? Pancerze nowe dla widza. Ale to ja cię kręcę, się namęczę teraz. No nie. A mam tutaj jakieś do założenia? 23 poziom. Poczekajcie. 21. Ale kloce. Ale 29. Co to jest? O kurde, zakładam to. Super. Dobra, mam coś jeszcze na 29? Mogę to jakieś posortować, żebym tu widział, co jest na 29? Czemu tu mam jakieś dziwne pół mieczy, pół nie mam mieczy? Pół mam jakieś no, buty, później nie mam butów, mam spodnie, mam rękawice, ale nie mam klatki? Co się wydarzyło? Co ja tu porobiłem? Coś mi tutaj chyba nie wyszło tak, jak miało wyjść. Dobra, może załóżmy ten secik i porobię to kiedy indziej. Nie chcę mi się teraz biegać Gerwardem i szukać wiedźmińskich tutaj receptur. Chciałbym sobie nagrać porządny, fajny odcinek. Pochowajmy te wszystkie rzeczy, te wiedźmińskie, co mamy w eku, bo mi tylko tutaj miejsce zajmują. No i tyle.
Escape, escape, F5. I co, do koło pierwszego idziemy? Tutaj jeszcze, a nie, dobra. Możemy z Jaskiem pogadać, ale wątpię, że będzie jakaś nowa tutaj interakcja rozmawiana. Nie ma. Dobra, to do Avalaha, bo mamy najbliżej oczywiście. Gdzie on się znajduje tutaj? A, Triss. No to do Triss najpierw. Jednak, zmiana zdania szybka. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Ale... Jak mogłeś tak narażać Ciri? Nie przesadzaj, nic się nie stało. Przepraszam, musieliśmy to zrobić. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj, jesteśmy cali i zdrowi. Czego nie można powiedzieć o Imlericie? To jedyne, co mnie pociesza. Ale nie usprawiedliwia ciebie. Wiesz, co mogło się stać? Wiem, ale nigdy nie dopuściłbym, żeby Ciri coś się stało. Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy i Rity. Czyli... Ostatecznie Keira, zakończenie Keiry jest takie, że ona... udało jej się wynaleźć lek na Katrionę. Dobrze rozumiem? I posłał z Lambertem i żyli długo i szczęśliwie w ogóle. Pierwszy raz mam takie zakończenie. Pochman. Wiesz, co się z nim ty, stało? To jest chyba najlepszy run Wiedźmina na świecie. Wszystko zrobiliśmy jak trzeba było chyba. Każdą rzecz. Wiesz, co ustaliła Jen? Musisz ją sam zapytać. Byłam zbyt zajęta sprawą Filipy. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Długą. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lochmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, żyli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na noc obrączkę z Dwimerytu. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Tak, on miał tą sowę i to była Filipa. Nie wierzę. Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali o sowę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. No racja. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Odrzucona hydromancja w Fitoridelli. Tak, czwarty rozdział ósmej księgi o magii, moja magii. Tak, chodźmy. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl.
No to w drogę. Żebym se zjadł frytki. Jezusie nazarejski. Proszę, żebym schudnął to jeszcze 7 kilo i już do domu. Będę wpierdalał wszystko, proszę, jeszcze 7 kilo. Na końcu tego miesiąca będę miał 6 opak, proszę. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. Kurwa, jak schudnę 7 kilo, to oznacza, że schudłem 34. Obserwuj uważnie, nic nie może nam umknąć. Trochę za duże generalnie, w sumie. Ja ważę mega mało, bo 77 kg. Znaczy mega mało, no jakby... 1,85 m, 77. Wracamy widzowie, jeżeli zastanawiacie się co to było, to wywaliła mi giereczkę. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Dobra, to z moim wzrokiem to... Gremet wyr, robeir me geila feilte. Co to? Nic. Obraz wstępny. Co? Nie przerywaj, muszę się skupić. Gremet wyr, degniskerle espirsena a ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak... Wygląda jak łaźnie. Tak, no. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. To niedaleka przeszłość. Jeśli mają Dijkstra, wszystko może się zdarzyć. Chodźmy. Nie, nie tak szybko. Ten pierwszy obraz. Co to było? Pamiętam, co to było. Nic, naprawdę. To było tam, gdzie byliśmy z Triss. Wiem, jak działa hydromancja. Obraz się pojawił, bo o tym pomyślałaś. To... Król Tancred zaproponował posadę doradczyni na swoim dworze w Kowirze. Król Tancred zaproponował mi posadę doradczyni na swoim dworze w Kowirze. Mam nadzieję, że się zgodziłaś. Co to był za dom? Co to był za dom? A co odpowiedziałaś? Teraz rozumiem, dlaczego wspomniałaś o Kowirze, gdy byliśmy w latarni. Zgodziłaś się? Tylko głupiec by odmówił. Tancred od początku był przychylny sprawie czarodziejów. To dzięki niemu ewakuacja była w ogóle możliwa. Teraz chcę przywrócić Radę i Kapitułę, a ja mam stanąć na ich czele. Zasłużyłaś na to. Tancred nie mógł podjąć lepszej decyzji. Dziękuję. Mam nadzieję, że dam radę. Na pewno. Pod twoimi rządami Rada wreszcie ma szansę stać się uczciwa i pomagać ludziom. A my? Gdzie jesteś? No miałem tam kilka opcji dialogowych, to nie miał być koniec. Cituję to. Dobra, nie chcę mi się wczytywać, ale chciałem poznać tam tę opcję. Tancred przybrał ciekawy front. Trochę się zastanawiałem na tym, czy mogłem wybrać drugą opcję. Poklei. Ostatnia czasy oznaczała, że kończymy rozmowę. A Tancred zdaje sobie sprawę, że czarodzieje to potężna siła. I że potrafimy okazać wdzięczność. Ale twoja wizja przedstawiała dom, a nie królewski dwór. Nasz dom? To dom, który czeka na nas w Pont Vannis. Na nas! Kiedy to wszystko się skończy, gdy pokonamy Gona, Ciri będzie bezpieczna, chcę, żebyśmy tam zamieszkali. Razem. Oczywiście, że tak. Wolę wiedźmińskie życie. Muszę to przemyśleć. Poważna decyzja. Zaskoczyłaś mnie. Nie wiem, co powiedzieć. Wiem, nie musisz podejmować decyzji natychmiast. Ale cieszę się, że już wiesz. Trochę się bałam, jak zareagujesz. To w końcu duża sprawa. Przeprowadzka, stałe miejsce. Śmieszne, jak się tak ludzie stresują. Jeśli nie chcesz, to zrezygnuję, bo... Tak naprawdę zależy mi tylko nie? na tym, żebyśmy... Generalnie. Razem. Bo kurwa, zrezygnuje dla nas? Tak. Nie, no. Nie musisz z niczego rezygnować. No. O. Jak coś jest słodkie mega, to mi się zawsze łza wymoczy. To było słodkie.
Nie wiem, czy on tak mam. Potem opowiem ci o szczegółach. Ale tak mam, no skąd jak kotki widzę. O, zaciąłem się. Jak widzę tego, jak widzę kotki widzowie, to przysięgam mam, że normalnie płaczę, bo to jest zbyt słodkie. Ja tak mam, nie wiem dlaczego. Chodźmy. Chodźmy i wow. To jest sceneria. Dobra, udaj się z Marigold do łaźni miejskiej. O, jak najbardziej. Jeszcze jak. W ogóle to jest niesamowite, bo po raz pierwszy wybrałem Triss i nigdy wcześniej nie miałem zielonego pojęcia o istnieniu takich kascenek, nie? Pierwszy raz je w ogóle widzę. Tak jakbym trochę przechodził od nowa tą gierkę. Że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców, a Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej glimery, Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. Czasem jak w cyberpunku, zależnie od którą drogę wybierzesz, to będziesz miał różne dialogi i to jest takie... O! Chyba nie docenili Filippy. I to jest mały szczegół, ale naprawdę jeżeli dwa razy się gra w cyberpunka, to się tak od nowa... Jakby się od nowa przechodziło. Nigdy stąd nie wyjdziesz! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Triss idzie ze mną. Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt. Zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Dobrze. Zaraz wracam. Nie no, już myślałem, że jakiś pojedynek będzie z Dijkstrą. Fajnie są ubrani ludzie tego Dijkstry. Dobra, miecz srebrny? Nie no, miecz ten. Najciemniej pod latarnią. Zaraza rzuciła na nich urok. No co ty, Genward, nie powiesz? O kurde. A, stop! A ja im zakłada... Patrzcie, ile im damage'u z samego tego. Samego krwawienia to daje, ile im damage'u. To jest pojebana umiejętność. A ja nie mam założonej, czy mam? Ja co ja mam założone w sumie? No, krwawienie w ogóle? Czekaj, to po prostu zmiesza krwawienie, co trochę nie będę mógł zmienić. A nie, no mam krwawienie, tak. Chociaż może lepsza by była ta adrenalina? Nie wiem, tu jest coś do przeszukania. A, prochy. A tutaj? Nie, nie wiem, tam mam zaznaczone coś do przeszukania na tym. Na minimapie. A, bo ona... A, dobra, na dole to jest. Tak, bo ona zszedła tutaj na dół. Kurwa, że się tylko nie zabił jak debil. F5, F5, gonimy. Ło! O nie! Tylko nie... Troll. Nie, tylko nie Bard, mój ulubiony troll. Porozmawiaj. Słuchaj. O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Jest mi poprzedni, chcę jej pomóc. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puszczał. Tuż nogi dostałem. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Faktycznie, nie też. Ją wszystko tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. O! Bart puści. Wiedźmak pomoże. Bart to jest koks. Pozdrawiam. Trochę czasu zmarnowaliśmy, ale... Nie, naprawdę pomóc. Tworzymy losy czarodzieje. Kurwa, ile martwych trupów to jest. Ty. Pół Nowigradu zabiłaś. Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. To kurwa co jest? Żywiołek ognia. O! O!
To co, co? Stop! Broń stalowa, nie, broń ta to mocny przeciwnik jest jakiś. Nie lubię widzowie walk z bossami, ponieważ ja, to słychać na odcinku jak ja tego. Jak ja niestety, tutaj musimy jaskółeczkę użyć. Jak ja niestety klikam w klawę, a bo jestem zatruty, umieram. Kurwa, co ja mam zrobić? Umarłem. A, przeżyłem. I no niestety słychać klawiaturę na odcinkach i nie jestem w stanie tego zmienić w żaden sposób. Dobra, śmigło kurwa, to jest chyba jedyne rozwiązanie. Jakieś takie najmądrzejsze, które mi wpadło teraz do głowy. Żeby jak najszybciej się go pozbyć. Śmigło. Dobra. Im dłużej walczymy, tym gorzej. Mam jeszcze takie jedno filtrowanie. Ja nie wiem, które teraz jest... No, zajebiście, skoczyłem. Nie wiem, które... Właśnie cały czas gadam dla widza. Nie wiem, które jest filtrowanie ustawione, ale wiem, że jedne filtrowanie sprawia, że nie słychać klawiatury. A drugie sprawia, że słychać klawiatury, ale jedno jest gorsze, a drugie jest lepsze. I... Przestań wierzgać. To, w którym nie słychać klawiatury, to jest gorsze. I słychać takie szumy. Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. No i bituła. A dzisiaj wypiłem dużo wody. Bo z 5 litrów. Głównie przez to, że jestem mega głodny. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Jeszcze miesiąc i frytki. Ekstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to pizzę se kupię. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Ona jest mi potrzebna, odejdź. Nie czas na kłótnie, kochanku. Pamiętam, co was łączyło, ale teraz nie jest odpowiedni moment na kłótnie kochanków. Za to świetny na wyrównywanie rachunków. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Siłą usuń Dijkstra z drogi, późno zaopowiem ci czegoś... O. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Wiem to od Emhyra. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Czemu? Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Wiem, że jest wielu takich, którzy... Milcz. Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku i jest ale strzeżony tak wspólny szpinie, cel. Że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. Niech powie, co myśli. A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? No, oni się jeszcze dogadają i będą razem. Najlepszy happy ending na świecie to będzie. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały.
Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt! Nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie wiem jajek. Gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma. Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi. A potem... Potem musimy się spotkać. Potem przylatuje smok. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Pewnie, że przyjdę. O kurde, jakie tu się rzeczy dzieją, bo zupełnie tego nie pamiętam z Wiedźmino. Przeszedłem go naprawdę tyle razy, że powinienem pamiętać każdy szczegół. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Chyba się nie lubię. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. Albo lubię, nie wiem. Jakie relacje ich tutaj łączą. Dobra, porozmawiaj za Walachem, ostatnie przygotowanie, ale mamy też statuetkę żołnierza, nazywa się misja. A nie, czekasz, Triss, statuetkę żołnierza. A, to ciekawe też. A nie, nie, nie o to mi chodzi misja, tylko to z Dijkstrą coś było, nie? Ostatnie przygotowania. Nie. Kurwa, dawaj mi tą misję z tym Dijkstrą. Dobra, kliknę te zadania, będę czekał. Spotkaj się z Dijkstrą, Roszem i Talarem w magazynie na obrzeżach portu. Losy narodów decydują się nieraz w okolicznościach nie licytujących z powagą sytuacji. Co? Dla przykładu Wiedźmin otrzymał propozycję udziału w zamachu na Radowida w nowigradzkich łaźniach. Oczekujący potem Dijkstra powiedział Geraldowi, by stawił się na spotkanie w magazynie na obrzeżach portu. Tam spiskowcy mieli ustalić szczegóły planu zabójstwa najpotężniejszego władcy północy. Czyli to, że im nie wyszło, ten tak tylko powiedział dla jajec, to? Żebyśmy nie gadali przy Filipie, a my żeśmy wszystko wygadali. No, tak jak zwykle. To by pasowało do mnie, abym był takim gałganem, ale że Gerward? Dobra, gdzie są te obrzeża? Daleko. Plan? Rynek. Plan jest ryneczek. Nie wiem czy ten. Czy Hattori nie jest mi w stanie wykonać jakichś nowych, lepszych pancerzy. Ale... No wiedźmińskie pewnie pancerze jest mi w stanie wykonać, tylko bym musiał... znaleźć... znaleźć pancerz. Schemat pancerza oczywiście mam na myśli. Ostatnie przygotowanie... No nie, czemu mi zmieniło? Na tą misję. Zadania poboczne. Racja stanu. Spotkaj się z Dijkstrą. Spokojnie. Ostatnie przygotowanie będzie kiedy indziej. Na razie doki w Nowigradzie. To śmierdzi. Chyba ja tak śmierdzę. Jak już widzowie sami czujecie, że śmierdzicie, to już jest ten moment, kiedy warto się wykąpać. Bo zanim do ciebie dotrze, że ty śmierdzisz, to... To już wszyscy wokół czują. Ale co, jest gorąco? Plus siedzę w domu, więc aktualnie nie trzeba. W sumie to dziwne, bo zawsze się kąpałem dwa razy dziennie. Ale no, z drugiej strony za dużo czasu na to marnowałem, więc... Takie szybkie prysznice są spoko, jak na przykład trening bierzesz i tak dalej, to spoko. Dobra, to idziemy od obgadać plan, tak? A czekaj! Wykrzyknik, nie! Stop! Piszcie mam to. Wykrzyknik, co tu się dzieje? O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź. Cisza! Załatwimy sprawę szybko. Mamy tu takie małe, wiedźmińskie zlecenie. Bierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tych dwóch. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurduplu. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłoży. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie Wiedźminie? Zajmę się tym. Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nieludź będzie z nieludziem trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka! Może to on. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. To nie będzie konieczne. Pamiętny... Przeklęty, ja przeczytałem pamiętny magazyn. A którędy mam tam wyjść? Poczekaj, tu jest główna misja. A tu jest ten magazyn, tak? Tak jest. O kurwa.
Necker! Co ty robi Necker? No nie było to ciężkie zadanie, ale tak. Co on tu robi? Szeroki i głęboki ślad. Krasnolud? Dziwne. Neckery rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Ktoś go tu trzymał w klatce. Drzwiczki są podpiłowane, więc mógł uciec. Dobra. Czyli trzymali Neckera i on se zwiał. No to wychodzi. I co? Załatwiłeś potwora? No tak. Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie Wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Znalazłem klatkę. Znalazłem klatkę, w której zamknięto Neckera. Drzwiczki były podpiłowane. Czyli ktoś chciał, żeby się wydostał. Który z nich to zrobił? Świat był krasnoluda. Myślę, że to krasnolud. Co? To jakieś brednie. Po co miałbym to robić? Mogę sobie wyobrazić, że ten rasista zalazł ci za skórę. Ale... To wystarczy. Tu masz swoją zapłatę. A ty pójdziesz za to. Przepraszam, no taka prawda. Jak zadynda na szubienicy. Tylko ktoś go będzie musiał podsadzić do pętli. A, no ty kurwa jebana. Bym zmienił zdanie i najchętniej to bym ci, wiesz co? Nawet chuja do dupy bym ci nie wsadził. Dobra, idę wykonywać główną misję. Jak ta misja się nazywa? Racja stanu. Omra, człowiek Distra. Tu widzę porządny zamach chyba jest tutaj. Ty o, Talara słyszę, no właśnie. Wiedźmi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm, raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział, a tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Raczej Filipa wpadła. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, kurwa, brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale... Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Ja, ta bluza, co on ma, to jest temerska? Bluza? Wkurza mnie już twoje wścibstwo? Wkurza mnie już to twoje wścibstwo, wiesz? Wiem. Wybacz, taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem. Pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redanii. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Dijkstra, to strasznie smutna historia. No serce się kurwa kroi. Ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Geralt, bądź łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Tak, i niestety zepsułem je po całości. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału. Za to z twoją pomocą. Czy ja mam... Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. Nie ma mowy. No ale załóżmy, że uwierzy. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest taki tragiczny oczywisty. Ten plan. Co dalej? Powiedz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Burdel. Most na Wyspę Świątyn. Też można być. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jedną. Ma dziwną szyję ten Talar. Przy bramie, a na środku wes z solidną kuszą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przyprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To ja. Wchodzisz w to? Gerwart, królobójca, co? Pewnie, że wchodzę. Wchodzę. Brzmię w kurwę ten Radowid. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem.
Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z talarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Tamuje. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. O, Filipa podgląda. Musimy oczyścić most. No dobra, wywab Radowida z jego okrętu. Zamach na króla, podoba mi się to, pewnie, że mi się podoba. Chciałem, żeby tamten wątek z Radowidem został popchnięty dalej. Ale niestety wtedy została nam przerwany ten wątek i oni planowali jakiś zamach i nie chcieli nas w niego wtajemniczać. Bardzo się tutaj cieszę, że dostajemy z powrotem możliwość wzięcia udziału w zamachu i rozpierdolenia Radowida w pół. No w ogóle nie wiem, co powiedziałem teraz. Całe to zdanie to w ogóle o tym nie myślałem. Dobrze, wchodzi mi w krew na wygrywanie, podoba mi się to. Będzie płynniej. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej. Jeśli w ogóle... Jakie nasze? Filipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. Jaki jest haczyk? A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Coś czuję, że Radowid zginie? I przy okazji... będzie chciała zabić Dijkstrę. Czy ja mogę pogadać tutaj z chłopakami? Niekoniecznie. Kurde, przydałaby mi się nowa zbroja, żebym sobie ponosił jakieś wiedźmińska szkoła wilka i tak dalej. Poszukam teraz zbroi. Jest już mega późno, więc myślę, że... Czemu unik zrobić, chłopie, jak w ogóle leciało to we mnie. Ten hak. To mówiłem sobie tego. Że fajnie by było sobie pośmigać w jakichś nowych zbrojach. A nie tylko widzieć schematy, jak potencjalnie mogłyby wyglądać, tylko fajnie by było je ponosić. Więc myślę, że w następnym odcinku już będziemy śmigać w jakiejś nowej zbroi. Do tego czasu sobie tutaj przeszukam wszystkie jaskinie, jakie są do przeszukania i poznajdujemy schemaciki potrzebne do znalezienia. Widzę, że mam sporo tych chyba schematów do znalezienia, tak mi się wydaje, no. A szkoły wszystkie mogę, niedźwiedzia trójeczkę, niedźwiedzia czwóreczkę i kota trójkę. Wszystkie tutaj te szkoły, wilka trójkę i ociek ryńca, gryfa czwórkę. No dobra, porobimy wszystko, co jest możliwe do porobienia. Chyba w ogóle, nie wiem, tak zawsze jak właśnie... Jak grałem poprzednio, to praktycznie nie nosiłem żadnego innego, jakby żadnej innej zbroi, tylko kota. I teraz widzę, że też tylko gryf i kot, mimo tego, że mam weku. Jeszcze niedźwiedzia nosiliśmy, tak, ale nie mieliśmy okazji w ogóle wilka założyć. Jakoś tak nas omija to akurat. Mutant. Wiedźmin Geralt, czego chcesz? Audiencji. Mam nowe informacje. Kurwa, nie mam. A mam wodę. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhart.
Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wtedy wiem, nawet kryształku mu nie dałem. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Jacy inni? Widzisz, rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypię złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oxenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. No na pewno skuteczne metody. Potem kolejka się rozeszła. To trzeba przyznać. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. Wszystkich. Myślałem. Sporo. Jak na zwykłą czarodziejki, to jednak potężne stworzenia. Czy to ludzie są? Potężni ludzie. Dobra, to coś się, że Radowid dostanie kurwa z miecza prosto pod żebro. Prosto ode mnie. Tak jak mówiłem, w domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I to jest ta cała twoja armia? I zabić Wiedźmina. Co? Czemu? Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karze tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. A ten argument z Filipą był całkiem niezły, że nie wiesz. To się co się stanie teraz? Twoje ostatnie słowo? Za tobą. Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. Boltzmann! Kurwa, jaki beznadziejny miecz. Dobra, dusimy oponentów. Ej, co jemu z pięści? Duś. Redański żołnierz, o kurwa. Dobra, co ja mam zrobić? Zabić Radowida, to po co ja z nimi biję się? Dobra, wydupcam stąd. Rozumiem, że tak lorowo by pasowało, ale gnam przed siebie, dlaczego jest takie miejsce, że mam gdzieś iść, to idę. Ja mam zabić Radowida, a nie się z nimi bić. Dajcie sobie radę, panowie, to cały skład jest nasz. Lecimy, podnosiłbym w sumie sporo rzeczy fajnych pewnie. Dobra. A, o kurwa. Gdzie jest Radowid? Gdzieś tu powinien być. Dobra, śmigło. O kurwa, ty, żebym się za nie padł. Jakieś le... Miałem adrenalinę i mi się nie... ciekawe, i mi się nie odnowiło życie. Dlaczego tak się wydarzyło? Zbadaj winnicę... Ale spoiler! Ale kurwy, nie czytajcie. No strasznie długo się wczytywało, dobra. Jeszcze raz w takim razie. Kurwa, oni są ciężcy do pokonania. O kurde.
Dobra. Tarczę tak. Kurwa, ty dobra, tarczowników na samym końcu. Zrobimy to tak jak trzeba. Tarczownicy na samym końcu. Rozpierdalam wszystkich innych. Najpierw łuczników było pierwszych. Ale może być też ten redański żołnierz. Dobra, może być teraz łowca czarownic. Też mnie wkurwiasz. I śmigo dla widza. O kurwa, nie, uniki. Dobra, Gwen, ale ty mnie tam gagatku wkurzasz, co strzelasz do mnie, nie? Pez mnie denerwujesz. Śmigła. O kurde. Ue, nie no, OP jest to śmigło, nie? Dobra, redański żołnierz, o! Dobra, tego co z łuku. Nara. Dobra. Łowca czarownic. A im wszystkim dałem krwawienie przez to, że ich zaatakowałem śmigłem. Przecież to jest totalnie powalone, nie? Dobra, śmigło. Jo, cię kręca. I to w ogóle to śmigło anuluje te tarcze, co oni mają. Przecież to jest pojebane. Czekaj, unik, żeby nie padł. Jaskółeczka. Nie wiem, czy nie będę zatruty. Nie, no jest git chyba. Śmigło. Piękna sprawa. Radowid. Błąd. Przez chwilę chciałem się nad nim trochę zlitować, ale... Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Pomyślałem, ale już zamknęliście. Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowid nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od redańczyków. Chodźmy. Ciekawe, kto obejmie władzę. Teraz znowu się zacznie gra o władzę i tak dalej i to będzie syf generalnie. Ale... no dobrze, że Radowid zginął, bo to był pojeb. Trzeba to przyznać. Chciałbym zakończyć tą misję w tym odcinku. Mam nadzieję, że szybko będzie tutaj jej koniec. Chociaż mega mi się dobrze gra, to mi się miejsce na dysku kończy. 8 minut. Proszę szybciutko. Będzikiem. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Za Temerię. Za Temerię. Jeden szocik. To co teraz, Roż? Partyzantka przeciw czarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz? Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrnię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. O, czyli dupa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Roż, ty z Nilfgaardem. MWM chyba zwykiwa? Nie znacie Emhyra. Wykiwa was.
ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. W tym chyzę to tu wyglądamy jak kurwa banda cyrkowców. Przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Banda cyrkowców. Macie przejebane. Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ, łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy sukinsynu. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Co? Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ich ci ich zabić. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. To byłaby dobra decyzja. Bardzo dobra, żeby Dijkstra zjednoczył północ. Pewnie by mu się generalnie to udało, więc... To by nie było takie głupie. Pewnie lepszy plan niż Rosa, ale... Kurwa, no szkoda, że chciał tylko nas zabić, bo jakby tak generalnie powiedział, że chce zjednoczyć północ i zostać królem, to bym w sumie przyjął tą informację na... Kurwa, Dijkstra. No przykro mi, wariacie. Nie pamiętałem tego, przepraszam. Kolego, przyjacielu, ziomuś. Nie, tylko nie Dijkstra. Kanapka z szynką, no co mógł mieć Dijkstra? Dobra, widzowie, miejsce mi się na dysku skończyło niestety. Ale wracamy. No szkoda, szkoda, nie wiem, kurde. Mam wrażenie, że to... Że ta gierka ma tyle zakończeń. I... Nie wiem, czy wybraliśmy rozsądne, ale... Wydaje mi się, że tak. Czemu Wes płacze? Czemu... Talar lewituje? Dobra, pogadajmy sobie, nie wiem... Vernonem? I mogę tu pogadać. Pokonaj Dijkstra, no pokonałem. Pokonany, bardziej pokonany nie będzie, wariacie. Nie da się bardziej pokonać. No to widzowie, coś mi się wydaje, że północ jest w jeszcze większej dupie niż była. No kurwa, pokonaj Dijkstra, no przecież to pokonałem, no. W końcu, widzowie, 4 razy tego pierdolonego Dijkstra zabiłem i musiałem wczytywać pół gierki, ale mam to dla widza mam, Postman. Dijkstra nie żyje. Już się kurwa, wiecie, na początku mi było smutno, mówię, Dijkstra nie żyje, a teraz Dijkstra nie żyje, w końcu zdech gruba zjebany. Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było, naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo... Żygasz polityką. Rozumiem. Wpadnij do Wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Myślę, że po wszystkim to Nilfgaard zajmie cały kontynent, niestety. Albo niestety, może to oznacza koniec wojny. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie wiem, dobra widzowie, jest jak jest, nie będziemy się zastanawiać. Pewnie odpowiedź na to pytanie zostanie nam w końcu udzielona. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Naprawdę, naprawdę czytywałem gierkę przez pół godziny tylko po to, żeby zobaczyć 2 minuty kasenki i się pożegnać z widzami. Poczman, możecie zostawić lajka za poświęcenie. I co, w następnym odcinku ogarniemy sobie pancerze i co, wykonamy zadanie poboczne jedno.
I może jakieś zlecenie wiedźmińskie, no i później już lecimy głównym wątkiem. Do zobaczenia, do jutra. Cześć.